opowiedzieć o kilku ciekawostkach historycznych związanych z bibułkarstwem. W 1973 roku jedna z naszych kwiaciarek, Eleonora Jurczak, znalazła się na okładce słynnego tygodnika Przyjaciółka. Na pewno wśród widzów są osoby, które pamiętają jeszcze to ciekawe czasopismo. To jest właśnie twórczyni Ludowa z Tokarni. Kwiaciarki z gminy Tokarnia uczestniczyły prawie we wszystkich konkursach i przeglądach sztuki ludowej w powiecie, z cyklu Kwiaty Tokarni, Kwiaty Polskie, Praca i Piękno. Brały udział w konkursach haftu, wieńców dożynkowych i tradycyjnych ozdób choinkowych. W latach 70. XX wieku Ministerstwo Kultury i Sztuki, Departament Plastyki w uznaniu szczególnych zasług dla twórczyń ludowych przyznawał nawet naszym kwiaciarkom tak zwane stypendia twórcze. Wielkie zasługi dla kultywowania rękodzieła twórczyń ludowych miał na naszym terenie właśnie Gminny Ośrodek Kultury pod dyrekcją pana Stanisława Wintera, który współpracował z Powiatowym Miejskim Ośrodkiem Kultury w Myślenicach pod dyrekcją pana Jana Koczwary. W tym ośrodku odbywały się właśnie wystawy, pokazy, kiermasze, konkursy, warsztaty w kraju, ale również za granicą. W Lipsku, w Sztokholmie, w Norymberdze czy we Francji w Rouvroir. W Myślenickim Ośrodku Kultury działał tak zwany Klub Twórczości Ludowej i Amatorskiej. W tym klubie nasze twórczynie i twórczynie z powiatu myślenickiego spotykały się z wieloma autorytetami, między innymi z profesorem Romanem Reinfusem czy dr Ewą Fryś-Pietraszkową. Przeniesiemy się teraz do Kliszczackiej Izby, w której na poczesnym miejscu, przystrojone kwiatami, znajdują się święte obrazy. Obrazy te wieszano na ścianie na wprost wejścia, zatykano za spągę i mocowano pod kątem nachylenia w kierunku izby. Oplatano je kwietnymi girlandami i bukietami. Kwiaty stawiano także na domowym ołtarzyku. Na konstrukcji z patyka układano piętrami, parami, dobierając rodzaj i kolorystykę. Zachowując symetrię, umieszczano po obu stronach stojącego na stoliku krzyża lub figurki. Bukiety te były przeważnie identyczne. Do ozdób figur sakralnych skrupulatnie dobierano barwy. Za najbardziej odpowiednie dla Matki Bożej uważano kolor biały i błękitny. Świętej Barbarze i męczennikom przypisywano czerwony, a świętemu Józefowi pomarańczowy, na przykład lilię świętego Józefa. Część ozdób, którymi przystrajano izby, była związana z określonymi świętami. Wiele wykonywano na święta Bożego Narodzenia. Tworzono pająki o różnych formach i kształtach, w zależności od tradycji regionalnej oraz wyobraźni i zdolności twórczych ludowych artystek. Konstruowano bardzo proste lub szalenie rozbudowane, romboidalne, okazałe korony. Wykonywano także girlandy ze słomy i bibuły, które później wieszano u powały, gdzie pozostawały jako ozdoby przez cały rok. A na Boże Ciało ozdabiano ołtarze i feletrony. W polskiej tradycji wianki to koła, a koła to symbol harmonii, który chroni i oczyszcza przed złem. Dlatego wito wianki w każdym regionie, także i u nas, oktawne, adwentowe, wianki mirtowe, weselne, pogrzebowe, pierwszokomunijne, przybierano je w zależności od okoliczności kwiaty o różnych barwach. W obrzędzie weselnym robiono także bukiety dla młodego, drużbów i starostów. W zależności dekorowano uprzęże koni, ubierano stodoły i izby. Właśnie teraz pragniemy przenieść się do strojnej Kliszczackiej Izby. Pokażę, kajos.
se, to kažam ka bi to, momjo Crne Vodska, momjo Crne Vodska, momjo rodovito, momjo Crne Vodska, momjo Crne Vodska, momjo rodovito, to karnjo, to karnjo, ładno dolinecko, na środku to karni, na środku to karni, wychodzi słoneczko. Na środku to karni, na środku to karni, wychodzi słoneczko. No, kochane dzieci, ja wam dzisiaj pokażę, jak się robi kwiatki z bibuły. My dzisiaj zrobimy skrepiny. Zrobimy różę metodą cukierkową i zaraz wam pokażę, jak się to robi. Ucinamy posek, jakiego koloru chcemy różę. Gdzieś na szerokość 7-8 cm zależy, jaki chcemy zrobić kwiatek, czy większy, czy mniejszy. Później ten posek lekko rozciągamy. Prawy róg bibuły zaginamy do środka, przytrzymujemy kciukiem prawej ręki. Następnie zawijamy jeszcze raz, przytrzymujemy kciukiem lewej ręki, a prawym palcem, prawą ręką wykręcamy do tyłu. Tak jakbyśmy zakręcały cukierka. Widzicie, ja se tylko tak robię i z powrotem, tak jakby cukierka zawijała. W ten sposób zrobiony posek możemy zrobić z tego różę, możemy zrobić z tego szyszkę. No i jeszcze jakieś inne kwiatki. Róże zawijamy tym środkiem do środka. I lekutko se łowijamy. O! I wychodzi nam różyczka. Jako chcemy wielko, to tak tyle se zawijamy. I tu se dobra zrobimy taką mniejszą. Przytrzymajmy tu, a ja zrobię teraz płatki. Te płatki powinnam zrobić wcześniej, ale chciałabym szybko pokazać. Też rzuciłam bibułę tak na szerokość gdzieś 7 cm. Składam w takie centymetrowe posecki. Formujemy teraz, tu wycinamy takie płateczki. Tak wycięte płatki dokładamy ze trzy, żeby ta róża była taka ładna. I owijamy drucikiem. I zakręcam. W ten sposób mamy, widzicie, różyczkę zrobiono. I teraz, żeby tą różyczkę ten drut zamaskować, to bierzemy, tniemy znowu sobie wąziutki posecek. I owijamy. Tu sobie możemy jeszcze troszeczkę go tak zrobić, zeszpicować, żeby było lepiej się nam owinęło, żeby on był taki zgramniutki, jakbyście są ładne. Bo on jest taki młodziutki, to musi być taki zgramniejszy, nie? I chcąc zamaskować, to musimy pierwsze sobie zawsze posmarować klejem, żeby nam ta bibuła nie schodziła na dół. I złowijamy. Na końcu tak samo smarujemy klejem, żeby nam się ten posecek nie odwijał. I widzicie, w ten sposób są robione wszystkie te kwiateczki. A chcąc zrobić szyszkę z takiej samej, to wam pokażę na tym. Tak samo ten lewy róg zaginamy i tak samo tą metodą cukierkową, jak my robiły róże. Róże my zawijały do środka, a szyszkę będziemy z drugiej strony odwrotnie, żeby to, co tu widzicie, było na wierzchu, żeby to wychodziło tak, jakby to były u szyszki te. O. Można sobie
troszkę tu posmarować klejem, żeby ona się dobrze trzymała. Tylko do szyszki nie dajemy liści, tylko ucinamy taki posecek. Drobniutko go posiekamy. Żeby to było ta gałuska jakieś, jakiegoś świerka, czy sosny. I też tak samo zabijamy bibułą, żeby zamaskować ten drut. No, już tu macie dwa kwiatki, nie? A teraz wam pokażę, jak się robi goździk, kwiatek goździk. Tak samo ucinamy szerokości dowolnej, jak chcemy. Chcemy większy, to będzie szerszy pasek, jak chcemy. I ten pasek zawijamy tak z 1,5 centymetra, zawijamy go do środka. Wtedy nie naciągamy tej bibuły, tak jak my naciągali na róże. Tylko sobie go teraz naciągamy tak, jak pranie się, dawno się, jak się pranie wyschło, to się tak naciągało, żeby się dobrze prasowało. To tak samo naciągamy tą bibułę. Roz w prawo, roz w lewo, roz do tyłu, roz do przodu. O. I teraz zabijamy. Tylko musimy się tak troszkę domarszczyć, tak dodawać. Żeby on był taki... Tak se stulomy, o. Przytrzymaj mi, kochano. Do goździka nie robimy płatków, tylko sobie też siekamy, tak jak my siekały do szyszki. I owijamy ten kwiatuszek tego goździka. I mocno wiążemy drucikiem i w ten sposób robimy łodygę. Teraz sobie go, tu go troszkę tak porozkładamy, żeby on był taki rozwinięty. No widzicie, jak się to chytko robi? Teraz wam pokażę, jak się robi kwiatki jabłoni. O, takie kwiatki, takie jabłoni można sobie pomalować. I ten posecek zawijamy, go bierzemy tak, zawijamy jak cukierka. Nakładamy na siebie i formujemy. I do środka dajemy tu pręciki. O, widzicie? Grysik umocany. I w ten sposób zwinięte płatki można różne kwiatki wymyślać i zrobić. Można zrobić magnolię. Ja robiłam w ten sposób też kwiaty magnolii. I teraz sobie tylko ładnie formujemy, jakiego kwiatuszka chcemy. No. To na dzisiaj może już wystarczy, bo wam już dużo w głowie pozawracało, nie? Kukułeczko, gdzie zaś ty bywała, gdzie zaś ty bywała, gdzie zaś ty bywała, żeś tak długo u nas nie pukała, u nas nie pukała, ku, ku, ku. Na Podolu biały kamień, na dałabym ci wianek dała, żebym się
się ojca nie bała, żebym się ojca nie bała. Nie tak ojca jeśli brata, nie tak ojca jeśli brata, bo brat gorszy jest od kata, bo brat gorszy jest od kata, bo brat bije i katu. Jeszcze zabić obiecuję. Ja wam pokażę, jak się to robi różycki. Ucinamy kawałek bibułki białe. Zakładamy. Składamy se tak i tak mniej więcej, żeby to wyszedł ten płatek. I teraz będziemy wycinać. Na ile części, Zosia? A ja to tak mniej więcej se według swojego uznania. A ile takich płatków potrzeba do, na jedno taką rózę? Zależy, jaka będzie rúza, czy mało rózycka. O, tu mamy tak wycięte. I teraz rozszerzamy tak troszeczkę, żeby to tak było ładnie. I zwijamy teraz tak paluskami, o. To do tego trzeba mieć takie zgrabne palce, nie takie sztywne. No, to się tak nie da, bo to palce bolą i to trzeba tak delikatnie zwijać. I układamy jeden do drugiego. I następny tu pójdzie. I znowu dalej dajemy, posuwamy se tak, trzymamy to dobrze w palcach, żeby to się nie uciekło. Mamy trzy listki, to będzie ładniej sykiotek. I tak to wygląda, o. No właśnie. Bardzo ładnie. A my robimy teraz tu hiacynty. Wszystkie będą piękne. Wszystkie się przydadzą. A. To jak się tego hiacynta robi? Hiacynta wycinamy posek na szerokość, ucinamy posek na szerokość 7 cm, a później z tego na tego posku wycinamy takie posecki półcentymetrowe. I o tu ci pokażę. Widzisz, tak po wycinach takie. I teraz zbijamy te malutkie. Trzeba zwinąć na cienkim ołóweczku, żeby one się tak ładnie, no, zaokrągliły, ułożyły. Cienki, dobry jest cienki patycek, czy ołóweczek cieniutki. I tak pozwijamy, potem sklejamy, zawijamy do trosku od środka, posmarujemy klejem. I tak słodzimy co rozniz i tak obracamy i co rozniz. I robi się nam taki, my to domno nazywali na łódce, tak rosły, jak my krowy posali. My to na takie sturczyki były, one tak ładnie pochły, ja to teraz... Nie, ale miały kolor inny te sturczyki. Ja, nazywali kukułkami. Były i różowe, i białe. I fioletowe. No to teraz są to hiacynty. No, a ten by pasował? No, będzie pasował, będzie, bo nie ma takiego. Jeszcze dorobimy z drugiej strony taki. Wiecie co? No. Babusie, dorobimy taki do prosta tu pod samo tu. Pod obrazy. Dawno bywało, że tak pięknie ubierali po podróży. Wszystkie ubrazy. Do Matki Boskiej to był kolor niebieski, nie? No tak, tak. I biały, nie? Tak, niewinne kolory. Weź i otruj brata swego, weź i otruj brata swego, będziesz miała mnie samego, będziesz miała mnie samego. Jakże ja brata otrudziam, jakże ja brata otrudź, mam kiejarza.
Idź do lasu dębowego, idź do lasu dębowego, przynieś węża jadłowego, przynieś węża jadłowego. I ugotuj mię kusieńko, i ugotuj mię kusieńko, i posiekaj drobniusieńko, i posiekaj drobniusieńko. Zobaczyliście Państwo, że to, co praojcom sprawiało radość, z czego czerpali siłę i moc do życia, my do dziś zachowujemy i dbamy o te przepiękne tradycje, a zdobnictwo bibulkowe wykonujemy na potrzeby różnych okoliczności.